Czy będzie to kolidowało z pana śledztwem, jeśli przeprowadzimy Balsham? Potrzebujemy trochę więcej czasu na dokończenie badań środowiskowych. Potem możemy obserwować rytuał. To jedyna logiczna droga. W tym nie ma logiki. Pomaganie jej to nasz obowiązek. Brak toksyn, pól energii. Czysto. Dziwne. Ma otwarte oczy, jakby była świadoma. Rita. Rita. Hold on. Czekaj. Magnetyzm szybko skacze. Źródło? Ona. Temperatura rośnie do 43 stopni Celsjusza. Niebezpieczne toksyny. Tlenek siarki, wielokrotna norma. Dochodzi do granicy. Chorobowa dawka. Zastrzyk. Reakcję wywołało badanie. Toksyny były na granicy. Teraz nic. W normie. Martwię się. Jej stan będzie się pogarszał, im dłużej tu będzie. Powiedz rabinowi, że przyjrzymy się rytuałowi. Uaktualnienie. Po dokładnym prześwietleniu obiektu wciąż nie możemy wyjaśnić jego gwałtownego zachowania. Będziemy obserwować pradawny hebrajski egzorcyzm Balsham w nadziei, że zrozumiemy zjawisko. Budynek bezpieczny, mamy obraz i dane biostatyczne. Shema Yisrael Adoshem Elokeinu Adoshem Echad Shem Kavod Malkoto Leolem Voed. Aktywność kinetyczna, wzrost energii, ale nie wiem skąd. Wzrost temperatury. Ktoś to odbiera? Kod czerwony. Monitoruj. Oddychaj. W porządku? W porządku? Tak. Co to było? Nic ci nie jest? Zabezpieczyć teren. W porządku? Parę siniaków. Co się stało? Nie wiem. Chwycił mnie, mówił po hebrajsku. Palił jak lutownica. Zbadaj się. Zawinę. Trzymaj. Nadal odbierały sygnały rabina. Nie odszedł daleko. Jaki jest zakres czujników?
200-300 metrów. Monitor do każdego pojazdu. Namierzymy go przez triangulację. Policja w drodze. Dwa zespoły. Wy dwaj. Czekajcie na policję. Peter, dobrze się czujesz? Anton, ze mną. Natasza z Peterem. Podzielmy promień sygnału. Musimy go znaleźć. Oby był w nim dybuk. Co to znaczy, oby był w nim? Zmienia nosiciel jak chce? Nie, jak chce. Dybuk przenosi się, kiedy nosiciel umiera. Słyszycie? Tak, dawaj. Tracimy sygnał. Peter, masz go? Tak, idzie nad jezioro. Stój, widzę coś. Tu Beta 2. Idziemy aleją Inglisa i Maglina. Rozumiem. Zbliżamy się. Mamy Tałes. Nie zbliżajcie się bez wsparcia. Jest tu gdzieś. Weź wschód. Rabinie, cofnij się. Nie kontroluję tego. Tu Konstantin, mam obiekt w zachodnim końcu alei Anglii i Maglina. Wycofaj się. Dojeżdżamy. Wszyscy do Bety 2. Pomoc w drodze. Za późno. Czuję to. Dybuk mnie nie chce. Cofnij się. Walczy z tym. Beta 2. Zgubiliśmy obiekt na Inglis. Zmierza na wschód. Jesteśmy na Chestnut i Inglis. Obiekt leży ranny. Słyszy mnie pan? Odszedł. Byliśmy zaraz po wypadku. Nie żyje. Pan Doyle? To ja. Co jest? Mamy świadka. Uderzyła go taksówka. Leciał z 5 metrów. Ktoś podchodził do ofiary? Tak, wyskoczył kierowca, no i ja. Mogę pana zbadać? To termometr. Brak wzrostu. Czysty. Gdzie kierowca? Zwiał. Mówiłem, żeby został, ale rąbnął mnie. Antony Valenzuela, print 7482. Sprawdź w bazie i ściągnij adres. Poproszę radio. Koordynujemy akcję. Takie mam instrukcje. Ślady węgla, jak w synagodze. Mieszkanie 2801. Mam. Dokładne dane? Obawiam się. Otoczcie budynek, ale nie wchodźcie. Będzie w domu? Dybuk szuka czystych dusz. Więc dlaczego opętał rabina? Opierał się. Dybuk szuka bardziej uległego nosiciela. Valenzuela ma młodą córkę. Zakładniczka? Valenzuela zobaczył ślad, kiedy zajmowali pozycję. Co jeszcze? Dwóch zakładników. Mam nadzieję, że dojedziemy, nim wymknie się to